Od kilku tygodni między Federalną Agencją Lotnictwa a firmą SpaceX trwały przepychanki dotyczące lotu kolejnego prototypu Starshipa. Firma bez problemu mogła polecieć w taki sam sposób jak w locie IF-4, ale jej ambicje oczywiście były większe. Musk planował podjąć próbę złapania powracającego boostera Super Heavy przez zamontowane na wieży ruchome ramiona, nazwane przez SpaceX Mechacillą. To oczywiście wiązało się z groźbą spektakularnej eksplozji. W ostatnią sobotę FAA ugięła się i pozwoliła na ten eksperyment. SpaceX wykorzystało już następnego dnia. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Fruit Loaf. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Zanim jednak opowiem Wam, jak się ta cała operacja zakończyła, wyjaśnię, o co w ogóle toczy się ta cała gra. System Starship składający się z dwóch członów ponad 70-metrowego boostera Super Heavy oraz 50-metrowego statku Starship ma zrewolucjonizować loty kosmiczne. Wszystko dzięki odzyskaniu obydwu tych części oraz olbrzymiemu dźwigowi. W docelowej rakiecie SpaceX szacuje się go na ponad 150, a może i 200 ton na niską orbitę Ziemi. Dla porównania najbardziej ekonomiczna jak dotąd rakieta Falcon 9 tej samej firmy odzyskuje tylko booster i owiewki, a drugi stopień każdorazowo jest stracony. Jej udźwig na niską orbitę Ziemi to zaledwie porównując do Starshipa, nie do obecnie istniejących rakiet, 22 tony. Tam 150, a może 200, tutaj 22. Żeby Wam to jeszcze jakoś zwizualizować, powiem Wam, że cały Falcon 9 zmieściłby się we wnętrzu samego Super Heavy. Ze względu na wielkość i ciężar nowego boostera SpaceX chce unikać lądowania na nogach, jak to ma miejsce właśnie w Falconach. No i tak powstała Mechacilla. Dwa duże ramiona przymocowane do wieży, które w momencie dolotu składają się tak, aby booster mógł na nich łagodnie osiąść. W tym celu Super Heavy musi jednak wykonać serię manewrów, najpierw używając 13, a potem 3 silników Raptor. Te ostatnie są odchylne i wraz z małymi silnikami pędnymi systemu RCS mają za zadanie już w pobliżu samej wieży ustawić booster idealnie w pionie. Każdy błąd może się tu skończyć uderzeniem w konstrukcję wieży, no i eksplozją. Wydaje się zresztą, że większość czekających czy oglądających ten pokaz liczyła się właśnie z tym drugim scenariuszem. Tymczasem w całym locie Super Heavy prawie wszystko wyszło jak z płatka. Po lądowaniu niektórych mógł delikatnie zaniepokoić drobny pożar na jednym z boków boostera, ale został szybko ugaszony. Z zdjęć, które zobaczyliśmy, wynika, że pewne uszkodzenia zaliczyły dzwony dysz 20 zewnętrznych silników Raptor, które pod wpływem temperatury i pewnie też warunków aerodynamicznych trochę się powyginały. Druga, by tego uniknąć, jest przynajmniej kilka, z czego najprostsza to wykonanie manewru spowalniającego po prostu wcześniej, w wyższych partiach atmosfery, tak jak robi to Falcon. Dzięki temu w gęstszych partiach Super Heavy spadałby znacznie wolniej. To jest jednak wątpliwe, aby SpaceX poszło tą drogą, no bo wymagałoby to dodatkowego paliwa, a każdy kilogram paliwa ogranicza ładowność drugiego stopnia rakiety. Inżynierom SpaceX kreatywności odmówić nie można, więc pewnie znowu coś ciekawego wymyślą. Pytanie, czy to przełom? Moim zdaniem bez wątpienia. Koncepcja, w którą wielu specjalistów wątpiła, została udowodniona jako możliwa do zrealizowania. Teraz trzeba ją dopracować na tyle, aby Super Heavy można było uznać za system operacyjny. Jak daleko jest od tego celu, pokażą kolejne udane lub nie testowe lądowania. Dla SpaceX będzie to bardzo ważny moment. Opanowanie tego manewru poważnie obniży koszty całego programu. Super Heavy wyposażony jest aż w 33 silniki, których z pewnością księgowość nie chciałaby stracić.
No dobrze, dużo mówiłem o boosterze, a co z górnym stopniem? Ostatecznie w kosmos docierać będzie właśnie on. W statku również mieliśmy bardzo ciekawe zmiany, choć z zewnątrz prawie niewidoczne. SpaceX w ciągu 12 tysięcy roboczo godzin wymieniła cały system ochrony termalnej Starshipa SN30 na zupełnie nowy. Mowa tu o tych czarnych kostkach pokrywających jego, powiedzmy, dolną połowę. Gdy statek wchodzi z ogromną prędkością w atmosferę, to właśnie one przyjmują uderzenie cząsteczek gęstej ziemskiej atmosfery, a przy tym uderzeniu uwalniana jest ogromna ilość energii. O tym, że z jakością takich osłon żartów nie ma i nie powinno być, przekonała się NASA, bo to właśnie uszkodzenia tych elementów TPS spowodowały katastrofę promu Columbia i śmierć 7 astronautów. SN30 na bazie doświadczeń z poprzedniego lotu otrzymała nową wersję tych kafelków, a do tego umieszczono pod nimi dodatkową warstwę ablacyjną. Ablacyjną, czyli taką, która pod wpływem wysokich temperatur po prostu odparowuje i w ten sposób pozbywa się tego nadmiaru ciepła z powierzchni statku. Szczególną uwagę zwrócono też na zabezpieczenie ruchomych klap aerodynamicznych, które przepaliły się w ostatnim locie. Czy te zmiany przyniosły pozytywne efekty? Bez wątpienia klapy zostały uszkodzone w stopniu nieporównywalnie mniejszym niż miało to miejsce wcześniej, a statek w efekcie wylądował dokładnie w zaplanowanym miejscu Oceanu Indyjskiego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że do poziomu, który można uznać za bezpieczny, wciąż jest dość daleko. Ograniczone przepalanie i penetracja plazmy na tym elemencie jednak miały miejsce, jednak wystąpiły. Jak więc daleko SpaceX jest od rozwiązania pozwalającego na bezpieczny powrót? Nie wiadomo, na podstawie zdjęć dostępnych publicznie widać, że było zdecydowanie lepiej, ale to dane z sensorów będą decydowały, a do tych danych ma dostęp tylko firma SpaceX. Na szczęście problem, który wygląda na najtrudniejszy, czyli przepalanie zawiasów klap aerodynamicznych, może zostać niedługo rozwiązany w zupełnie inny sposób. SpaceX przygotowuje już drugą iterację Starshipa, tak zwaną wersję V2, w której klapy przeszły poważny redesign. Nie tylko zmienił się ich profil, ale przede wszystkim przesunięto miejsce ich mocowania. W efekcie to newralgiczne miejsce będzie dodatkowo jak gdyby osłaniane przed plazmą samą krzywizną, samą konstrukcją poszycia statku. Tak czy inaczej SpaceX dostarczyło nam po raz kolejny fantastycznej rozrywki i jednocześnie dowiozło kolejną, nierealną według wielu inżynieryjną obietnicę. To niezwykle ważna wiadomość dla SpaceX, dla amerykańskiego programu księżycowego Artemis i dla każdego z nas, każdego, kto po cichu liczy, że za czas jakiś, za sensowne pieniądze będzie można polecieć w kosmos. Dziękuję za uwagę. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest X.com. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulov. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.